Cześć, witam was serdecznie w nowym, kolejnym, 26 już odcinku gamingowego Przeglądu Tygodnia. Moi drodzy, na samym początku muszę uderzyć się w piersi. Mam nadzieję, że pewna grupa moderów mi wybaczy. Dawno temu napisał do mnie Seaman, szef grupy polonizującej jeden z nowych modów do tej zacnej gry o tytule Returning. A pamięć moja chociaż przydatna, to łajza jedna krótka jest i niestety wiadomość ta sobie leżała i leżała. Ale mam nadzieję się zreflektować, o co chodzi. Tak jak wspomniałem, Seaman podjął się próby polonizacji moda o nazwie Returning 2.0, znacznego rozszerzenia oryginalnego Returninga, posiadającego w sobie elementy różnych pobocznych modyfikacji do tego moda, a także zawierającego elementy nowe, jak tekstury czy modele, systemy walki, walka tarczą i dwoma mieczami na całego, całkiem nowy bilans rozwoju postaci i bogaty crafting. W związku z tym Seaman szuka osób znających język rosyjski, a najlepiej też takich znających podstawy modowania Gothica, choć nie jest to wymagane, do pomocy w tłumaczeniu. Grupa przyjmuje także osoby, które mają chęci do spolszczenia, ale nie znają rosyjskiego. Wymagana jest wtedy solidna korekta po korzystaniu z Google Translate. No i takie, które ewentualnie chcą poprawić pliki tłumaczy, zarówno pod kątem skryptowym, jak i językowym. Kontakt, może archaiczny, ale zawsze, przez gadu-gadu 1576-3775, kanał YouTube Simon Said i forum themoders.org. A ja wam polecam zabawę w moddingu, sam parę razy brałem udział w takich akcjach i zawsze była to wielka frajda. Już niedługo, bo 2 lutego, Tom Clancy's Rainbow Six Siege otrzyma swoje pierwsze, chociaż opóźnione DLC o tytule Black Eyes, które będzie dostępne za darmo dla wszystkich posiadaczy gry. Co zawierać będzie dodatek? 2 nowych operatorów spod kanadyjskiej flagi, Frost z grupy defensywnej oraz Buck z grupy ofensywnej. Frost będzie zakładała pułapki obezwładniające, przypominające nieco sidła na niedźwiedzie. Buck natomiast będzie mógł do swojej broni doczepić klasyczną dwururkę, która będzie siała pogrom na krótkich dystansach. Jeśli macie Season Passa, dostaniecie ich od razu, jeśli zaś nie, to będziecie musieli wydać uzbierane punkty, ale do tej pory każdy gracz Rainbowa powinien mieć już ich zdecydowany nadmiar. Overkill w ostatnim materiale było pod celownikiem po bzdurnym DLC do Payday 2 pod tytułem Haste The Goat Simulator. Panowie z tego studia pracują także nad innym projektem, mianowicie grą w świecie The Walking Dead. Chociaż już teraz wiemy, że tytuł ten nie trafi na rynek, tak jak planowano w 2016 roku, a dopiero za co najmniej około 2 lata. Gra w świecie The Walking Dead ma być nastawiona na kooperację, co nie zaskakuje, biorąc pod uwagę dorobek i tematykę gier studia, a co ciekawe, ma w pełni śmigać z autorskimi goglami wirtualnej rzeczywistości. Do tej pory tylko ci, którzy dzierżyli w dłoniach pady, mogli zatracać się w diablo trudnym roleplayu w stylu roguelike o tytule Darkest Dungeon. Od kilku dni zaś, a dokładnie od 19 stycznia, gra stała się dostępna także na pecetach. Świetna stylizacja, świetny turowy system rozgrywki, świeżynka na rynku i powiew nowości. Rzekomo warto, ale ja jeszcze niestety nie grałem, więc nie będę się zarzekał. No cóż, moi drodzy, wygląda na to, że z obozu pecetów odchodzi osadnik zwany Warner Bros. Nawet w ostatnim gamingowym przeglądzie tygodnia mogliście obejrzeć materiał z Combat Packa 2 do najnowszego Mortala. Niestety wychodzi na to, że Warner Bros. Po porażce w konwersji Mortal Kombat X oraz szczególnie Batmana postanowiło kompletnie odciąć się od platformy blaszaków. Combat Pack 2 zawita tylko i wyłącznie na Xbox One oraz PlayStation 4. No i teraz pececiarze mogą poczuć się faktycznie, jakby ktoś im wyrwał kręgosłup. Kupiliście już grę, więc milczcie. Taką politykę przejęli Warnerzy. Tom Clancy's The Division coraz bliżej. Ubisoft w ciekawy sposób promuje ten tytuł, a mianowicie wypuścił 4-odcinkowy miniserial, który przedstawiać ma nam klimat panujący w świecie gry. Poruszone w nim są takie kwestie jak to, co wydarzyło się przed epidemią oraz jak w ostateczności powstało The Division, która ma zamiar naprawić wszystko, co inni zepsuli. Zapowiada się naprawdę ciekawie, więc zapraszam. Listę odcinków znajdziecie w opisie filmu. Po tym, jak oczarował mnie Ori and the Blind Forest, otworzyłem się nieco na gatunek platformówek i już niedługo będziemy mieli okazję zagrać w kolejny świetnie zapowiadający się tytuł z tego właśnie gatunku, Unravel, bo o nim mowa, oczarował mnie od pierwszego wrażenia, tak samo jak właśnie Ori and the Blind Forest, i czekam z niecierpliwością, kiedy będę mógł już położyć swoje łapska na tym uroczym ludziku z włóczki. I bez skojarzeń, proszę. Zagadki i przygoda. Tak w 2 słowach można określić ten tytuł. Deweloperzy opublikowali właśnie materiał, w którym wypowiadają się na temat różnych kwestii dotyczących tej gry. Warto obejrzeć, a link pod filmem.
Wielu zastanawia się, co po przebojach z Konami dalej będzie robił Hideo Kojima. Jak wiemy, nie ma on zamiaru rezygnować z tworzenia gier, ale to nie wszystko. Planuje on stworzyć swój program Hideo Tube i teraz szuka wśród fanów chętnych do tworzenia angielskich napisów. Tematyka programu wygląda następująco. Kojima jeździ po świecie i zbiera informacje o nowinkach technologicznych. W związku z tym zrobił nawet sondę na Twitterze, czy ma się ogolić, czy nie. 20% odpowiedziało, że tak, a 80% ankietowanych stwierdziło, że dobrze jest i nie trzeba psuć. Kurczę, niby program o grach, a czuję się, jakbym jakiś Warsaw Shore relacjonował. Not yet, Snake. It's not over yet. 2 tygodnie temu w gamingowym przeglądzie tygodnia mogliście obejrzeć próby przeniesienia Metal Gear Solid na silnik Unreal Engine 4. Wtedy były to bezduszne sample. Teraz twórca Jose Bravo de Mansilla na YouTube'owym kanale Iram Gaming opublikował pełnoprawny trailer. Co prawda nie ma w nim fajerwerków, do jakich w tej serii przyzwyczaił nas Hideo Kojima, ale w tym przypadku apetyt wzrasta w miarę jedzenia. Ja czekam. Czas na trailery. Ubisoft Polska uraczył nas spolonizowanym nowym trailerem do Far Cry Primal. Reżyseria jest całkiem niezła i może to nakręcić hype. A co ja sądzę o tym kawałku kodu? Razi mnie Far Cry w tytule, ale ciekawy jestem całej koncepcji. Zobaczymy, jak im to wyjdzie. Paragon od Epic Games może okazać się pierwszym tytułem MOBA, który mnie osobiście zainteresuje, a fanów tego gatunku to powinno interesować na pewno. Epic Games niedawno opublikowało nowy trailer zawierający krótkie fragmenty gameplayu i przedstawiło kilka kolejnych postaci. Otwarta beta na PC-tach i PlayStation 4 ma się odbyć latem. Blade & Soul to MMO, którym podniecałem się dawno temu, kiedy jeszcze na gry MMORPG miałem czas. I nagle teraz, niedawno ponownie do mnie wrócił, tym razem pod postacią świetnego trailera, który wydany został z okazji premiery Blade & Soul wreszcie w ludzkim języku, a mianowicie angielskim. Do tej pory dostępny był w językach azjatyckich. Teraz możemy wreszcie dowiedzieć się, o co chodzi, i to na własnej skórze, bo grę można za darmo ogrywać dowoli, a wykupienie premiuma zależy tylko i wyłącznie od nas. A jakie są wrażenia zachodu?
Całkiem niezłe. Po pierwsze, to pierwsze MMO z fascynującą fabułą i świetnie wyreżyserowanymi przerywnikami filmowymi, a po drugie, to rzekomo po prostu bardzo dobre MMO i to za darmo. Warto sprawdzić i warto obejrzeć. Zapraszam na trailer. Przy okazji, to by było na tyle w tym tygodniu. Do zobaczenia za tydzień. Cześć! Seems you simply were not meant for greater things. You are our last hope. Please stop her. Stop Jin Soyeon. There will come a warrior, inflicted with a scar of the Black Rose. Dark chi spreads. This fight has no end in sight. With our powers combined, we can surely stop Jin Soyeon.